Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Mikołaj Paweł Cichecki, porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, po 3 miesiącach wróciła Liga Mistrzów i powiem Wam szczerze, że rozczarowałem się, no bo po tych 3 miesiącach byłem spragniony tej najlepszej Ligi Świata. Spodziewałem się, że będziemy oglądać niesamowite mecze, które zapamiętamy. A tak na dobrą sprawę, no to w tych spotkaniach padły tylko 2 gole. Szczególnie rozczarowało mnie spotkanie Paris Saint-Germain kontra Bayern Monachium. Drużyna Nagelsmana wygrała to spotkanie 1-0 po golu Komana. Pięknie Antonio Davis, który po przerwie pojawił się, dograł i właśnie ten skrzydłowy Bayernu Monachium strzelił tak samo, jak pamiętacie te czasy covidowe, kiedy Robert Lewandowski właśnie wygrywał Champions League i właśnie wtedy Coman w pamiętnym finale w Lizbonie zdobył zwycięskiego gola. No i to jest piękne, że powiedzmy sobie szczerze, że Paryżanin, wychowanek Paris Saint-Germain, jakby znów jakby karci ten swój były klub. Niesamowita historia. No, Nagelsmann, który w ostatnim czasie jest krytykowany, triumfuje, bo pamiętacie, że przed tym spotkaniem, żeby pewnego rodzaju te atuty Paris Saint-Germain jakby wytracić, to zagrał na tych 3 obrońców. Było to dobre taktyczne rozwiązanie, ale warto także docenić postawy Kimmicha i Gorecki, którzy grali bardzo dobrze w środku pola. Powiedzmy sobie szczerze, że od początku tego spotkania i w pierwszej połowie i w drugiej zespół z Monachium dominował, jakby kontrolował to spotkanie. No aż nie mogłem na to patrzeć, jak Paris Saint-Germain, moi drodzy, no nie istniało, no bo na dobrą sprawę, no dopiero jakby w drugiej połowie, dopiero kiedy Mbappé pojawił się, no to coś zaczęło się dziać. No Bayern Monachium moim zdaniem, mimo tego, że w tym spotkaniu, no tak jak Wam tutaj mówię, no dominował, Nagelsmann przechytrzył Garriera. Ale trzeba wziąć pod uwagę, no były sytuacje, Czuto napastnika Kamerunu i także innych zawodników Bayernu Monachium, że to spotkanie można było zdecydowanie wyżej wygrać, a nie tylko 1-0 po golu Komana, a w rewanżu może się to zemścić, bo pamiętajmy, że jednak Paris Saint-Germain nie jest to drużyna i po raz kolejny to spotkanie pokazało, że Messi, Neymar, ci dwaj piłkarze jakby po mundialu są bez formy. Mbappé kontuzjowany, no właśnie, ten niesamowity francuski piłkarz, reprezentant Francji, nawet nie w pełni sił, pojawiający się w drugiej połowie, no był dużo, jakby bym powiedział, no dużo zrobił. Niewiele zabrakło, żeby bramki zdobył. Ale tak jak mówię, no często bywa tak, że właśnie Paris Saint-Germain, jeśli wygrywa, to wygrywa dzięki temu, że jest ten błysk kogoś z tego tercetu. No i właśnie dlatego uważam, że ta zaliczka 1-0 to jest zdecydowanie za mało, no bo już w tym spotkaniu rewanżowym, no to Messi, Neymar mogą dojść do formy, Mbappé też może wrócić do w pełni siła. Pamiętacie, jak Paris Saint-Germain grało z Królewskimi i Mbappé może mieć ten błysk i może zdobywać bramki, no ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o Bayern Monachium, no to już Mané wróci do pierwszego składu, już na rewanż powinien być zdrowy. Rozczarowało mnie to spotkanie bez dwóch zdań. Jest, no, podoba mi się to, że Coman został wybrany graczem tego spotkania. No bo Bayern Monachium, który w Niemczech w ostatnim czasie był bardzo tak krytykowany, no bo pamiętacie, na początku mieli 3 remisy, ale potem pojawiła się seria 3 wygranych, 11 goli zdobytych, konflikt, Neuer kontuzjowany, a tutaj ładnie go, powiedzmy sobie szczerze, Sommer w tym meczu kilka razy świetnie wybronił strzały właśnie zawodników Paris Saint-Germain, moi drodzy. Trochę groźna była ta sytuacja Pawarda wtedy kiedy ratował się tym faulem, co wyleciał pod koniec tego spotkania za czerwoną
kartkę, co Messiego faulował, ale tu też podobała mi się postawa ławki rezerwowej, gdzie jakby członkowie sztabu, piłkarze wspierali go, nie mieli do niego pretensji. Dobrze zrobił, że tą akcję skasował przed polem karnym i jakby no, dostał tą czerwoną kartkę, ale niewykluczone, że zapobiegł jakby stracie bramki na 1-0, no bo Messi w polu karnym już mógł zdobyć bramkę. No ale wracając do Bayernu Monachium i tego wszystkiego, co tam się właśnie, bym powiedział, dzieje w środku klubu z Monachium, no bo Neuer, zwolniony jego bramkarz, on ma kontuzję, konflikt z Nagelsmannem, w ostatnim czasie Müller trochę też tak marginalizowany był, moi drodzy, choć w dwóch ostatnich spotkaniach grał, ale w tych na samym początku grał zdecydowanie mniej, to jednak ten Bayern Monachium, tak krytykowany, potrafił jakby wygrać to spotkanie, bo dla Nagelsmana i Galtier, powiedzmy sobie szczerze, ten dwumecz jest jakby decydujący, może zaważyć na przyszłości tych dwóch szkoleniowców z uwagi na to, że no Bayern Monachium zmierza po mistrzowski tytuł i zarówno także w Niemczech czy w Paryżu włodarze tych klubów nie będą się cieszyć z mistrzowskich tytułów. Tutaj trzeba wygrywać Champions League i po tym jak właśnie Nagelsmann, prowadząc Bayern Monachium, odpadał z Villarreal, no to od niego się wymaga zwycięstwa w Champions League. I na razie, jeżeli chodzi o te cztery połowy, bo przed nami rewanż, to na razie Nagelsmann no, wygrał te dwie połówki z Galtier, ale cały czas nie możemy lekceważyć Paris Saint-Germain, bo tak jak mówię, wystarczy błysk Messiego i właśnie do tego jeszcze Mbappé czy Neymara, no i może być po ptakach i to Paryżanie mogą się cieszyć, choć właśnie klub z Parc des Princes, powiedzmy sobie szczerze, w ostatnim czasie no fatalną mają serię ostatnie miesiące, no bo przecież odpadli z Pucharu Francji, trzy porażki, ostatni raz ta porażka z Marsylią na pewno nie cieszy. Liderzy drużyny nie są w formie. Mbappé kontuzjowany. To jednak był błąd, że on jednak jak wrócił z tych mistrzostw świata, nie zdecydował się na urlop. Chciał od razu jakby brał udział w tych treningach, a jednak po takim mundialu no to jest potrzebny odpoczynek bez dwóch zdań. I jeżeli chodzi o klub z Paryża, no to tylko te ostatnie 15 minut, ten zryw zasługuje na jakby bym powiedział, na docenienie. No bez dwóch zdań to spotkanie mnie rozczarowało. No i do Maruma, moi drodzy, no bramkarz reprezentacji Włoch po odejściu Navasa, no rozczarowuje mnie, no bo moim zdaniem przy tej bramce na 1-0 mógł się zdecydowanie lepiej powinien obronić. Jeżeli chodzi o trenera, jeżeli chodzi o taki kolejny, bym powiedział, takie światełko w tunelu, jeżeli chodzi o Paris Saint-Germain, no to podobał mi się ten młody, utalentowany 16-latek Emery. Ten piłkarz stał się najmłodszym zawodnikiem w historii Paris Saint-Germain, jeżeli chodzi o tą fazę pucharową, który zagrał w wieku 16 lat. No wyobraźcie sobie, że w ostatnim czasie no, potrafił Ruiza wygryźć z pierwszego składu, który zresztą w drugiej połowie się pojawił. No strzelał właśnie ten 16-latek gola w lidze francuskiej, tutaj w pierwszym składzie, od razu w tej fazie grupowej przeciwko drużynie Nagelsmana wystąpił i to jest przyszłość przed tym zawodnikiem, przed tym młodzieżowym reprezentantem Francji. No ale Francuzi zawsze słynęli z tego, że mieli utalentowanych zawodników. No jestem ciekaw waszej opinii, jak wy oceniacie spotkanie Bayern Monachium kontra Paris Saint-Germain. I warto także nadmienić, że Verratti w tym spotkaniu także no, był po kontuzji, w ostatnim czasie był niedysponowany i widać u niego spadek formy. No ale tak to jest, jak liderzy drużyny, tacy jak Neymar, Verratti, Messi są po kontuzji, nie są w pełni sił, no bo przed tym spotkaniem ważyło się, czy wystąpią w tym spotkaniu, jednak zagrali, pojawił się Mbappé. No kiedy tacy kluczowi zawodnicy
nie grają na wysokości, bym powiedział, no, tego swoich umiejętności. Plus do tego bramkarz Donnarumma, który jest uważany za jednego z najlepszych na tej pozycji, no, nie pomaga zespołowi, to i tak jest cud, że tylko skończyło się 1-0, bo Bayern Monachium, tak jak wam mówię, no, to powinien wyżej wygrać ten mecz. A jeżeli chodzi o drugie spotkanie, gdzie AC Milan, wyobraźcie sobie, że po 10 latach wygrywa w tej fazie pucharowej 1-0 z Tottenhamem. I tu także mieliśmy do czynienia z takim meczem, gdzie mierzyły się dwie drużyny w kryzysie. I, no bo Tottenham w ostatnim czasie w lidze angielskiej przegrywa. Do tego Bentancourt, ten zawodnik kluczowy, jeżeli chodzi o środek pola klubu z Londynu, nie mógł zagrać. Ja ewidentnie widziałem w tym spotkaniu jego brak. I warto tutaj nadmienić, że jeżeli chodzi o Milan, drużyna Pioliego także była w ostatnim czasie krytykowana, no bo przegrywali spotkania w lidze włoskiej. Mieli taką serię 5 spotkań bez wygranej. I ostatnio ten wygrany mecz z Torino 1-0 był pewnego rodzaju takim tlenem dla tego zespołu. Zlatan Ibrahimowicz wrócił do drużyny, do treningu. Co prawda nie został jakby zgłoszony do Champions League, ale jednak ta mentalność Zlatana, że ten wielki piłkarz wrócił do drużyny już po kontuzji, to tak jakby ten aspekt psychologiczny zadziałał. Włosi są przesądni, więc pewnie zaraz, jeżeli chodzi o tą włoską prasę, to pójdzie właśnie pewnego rodzaju taka retoryka, taki właśnie przekaz. No ale jeżeli masz w drużynie takiego zawodnika, jakim jest Ibrahimowicz, to nieraz nawet takie wsparcie mentalne wystarczy. No i właśnie Pioli, trener Rossoneri'ch, znów w Italii, w Mediolanie pojawiły się, bym powiedział, znów wśród kibiców takie piosenki, jakby nawoływanie, żeby ten trener został zwolniony, ale warto przypomnieć, że on przecież po tylu latach dał Scudetto i na samym początku też był krytykowany. No i właśnie Milan po golu Diaza wygrywa to spotkanie 1-0, no i przybliżył się do kolejnej rundy. Szkoda, że De Ketelaer nie wykorzystał sytuacji na podwyższenie na 2-0. Jeszcze Diaz mógł zdobyć gola, ale Foster dobrze bronił w tym spotkaniu. Ten gol na 1-0 mi się bardzo podobał, bo to właśnie Hernandez strzelał, Foster obronił, ale Diaz już dobił tego gola i wyprowadził Rossoneri'ch na 1-0. Warto podkreślić w tym spotkaniu, że Harry Kane został powstrzymany, nie pograł sobie. Właśnie Kier bardzo dobrze go wyłączył. Dla mnie to zawodnik tego spotkania. Duński obrońca tego fenomenalnego reprezentanta Anglii powstrzymał. Warto także nadmienić, że no ten tercet Kulusewski, właśnie Harry Kane i Son, no został powstrzymany. Tym bardziej no było widać brak doświadczenia w tej linii pomocy, jeżeli chodzi o właśnie klub z Londynu. A dla Milanu jest to dobry wynik, bo tak jak wam mówiłem, że do tej fazy pucharowej po 9 latach powrócili, po 10 latach wygrali. Także trzeba wziąć pod uwagę, że po zdobytym mistrzowskim tytule jednak i kontuzji Zlatana Ibrahimowicza, ta drużyna jednak no, osłabia się, nie jest tak silna, zajmuje 5. miejsce w Serie A, a powiem szczerze, że takie to jest cenne zwycięstwo w pojedynku Pioli kontra Antonio Conte. To też jest fajna właśnie taka historia, bo pamiętacie, że Antonio Conte był trenerem Interu Mediolan, z tym klubem z Mediolanu i razem z Lukaku zdobywał wtedy mistrzowski tytuł. Potem porzucił ten Inter, bo nie był zadowolony z transferów. Zdecydował się jakby podbijać Premier League. No i w takim spotkaniu z Milanem, będąc kiedyś trenerem Interu, ta
także kiedyś Juventusu, no to to jest taki dodatkowy smaczek, więc Antonio Conte chciał wygrać za wszelką cenę, a jednak u siebie w domu, w swoim kraju jednak przegrywa, ale jeżeli chodzi o to spotkanie, to dalej to nie jest, bym powiedział, rozstrzygnięte, więc ten rewanż Milan kontra Tottenham, jak i Bayern Monachium kontra Paris Saint-Germain zapowiada się arcyciekawie, ale powiem Wam szczerze, że oba spotkania mnie rozczarowały i tak jak czekałem już właśnie od tygodnia na Ligę Mistrzów, słuchałem, czekałem i liczyłem na takie spotkanie w stylu, jeżeli chodzi o Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, myślałem, że to będzie taki mecz, dużo parad bramkarskich, z jednej strony Sommer, z drugiej strony Donnarumma, następnie Messi, Neymar będą zdobywać bramki, tutaj Musiala, do tego właśnie Götze czy Miller, i że będzie dużo zwrotów akcji, a jednak no, byliśmy świadkami, jeżeli chodzi o tą pierwszą połowę, no, takiego no, taktycznego pojedynku. Zachęcam, moi drodzy, do komentowania, jak Wam podobała się ta pierwsza faza pucharowa Champions League, który mecz oglądaliście, jak ogólnie to oceniacie, czy kto Was oczarował, kto Was rozczarował. Jeżeli chodzi o Bayern Monachium, to mi się właśnie podobał Kimmich i Coman, a jeżeli chodzi o drużynę Milanu, no to bez dwóch zdań podobał mi się Kier, jeżeli chodzi o tą defensywę, jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy mnie rozczarowali w tej fazie pucharowej po tych wtorkowych spotkaniach, no to na pewno Messi, Neymar, Verratti, tych trzech zawodników, no zawiodło mnie, tak Wam tutaj powiem, i plus do tego, jeżeli chodzi o Tottenham, no to tak jak Wam powiedziałem, Harry Kane, Son, ci piłkarze mnie zawiedli. Moi drodzy, w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o kolejne odcinki, to specjalnie dla Was skomentuję kolejną fazę pucharową Champions League i mam nadzieję, że tym razem te spotkania środowe będą zdecydowanie bardziej emocjonujące i padnie więcej goli. Także skomentuję dla Was spotkanie Lecha Poznań z Bodo i także Szachtara Doniec z Rennes. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!